z nielicznych filmowych materiałów archiwalnych zachował się fragment reportażu z pleneru malarskiego Osetnica 79. Wśród plejady artystów plastyków z całej Polski brał również udział Bronisław Chyła. Jest w prostocie. Kule, owale, drzewa, kuby, trójkąty, architektura. Także to jest jakieś malarstwo uproszczone. Że jestem tradycjonalistą w jakiś sposób, ale rzadko już spotkany. Co tacy, którzy mówią, że biel jest kolorem obojętnym. Dla mnie czerń może być kolorem i biel może być też kolorem. Co leży, w jakim otoczeniu ona leży w obrazie. Murzyn na białym prześcieradle będzie wyglądał jak postać z ebanu, czarny. A znów murzyn na czarnym prześcieradle będzie bardzo jasnym. Czy to jest kwestia kontrastowania? To jest jakieś lekarstwo dla mnie, ponieważ jeżeli nie maluję, choruję psychicznie i fizycznie. Ja muszę pracować.